Nie ukrywam. Miła, ciekawa wiadomość. Jeżeli jest to teraz słuchacz w Stanach, słuchasz tego, daj znać. Muszę się pochwalić. Wreszcie udało mi się zdobyć ABC Blockchaina. Książka, która jest dystrybuowana w dosyć nietypowy sposób. Otóż nie da się jej normalnie kupić. Jak tu sobie zobaczysz, to cena jest 0 zł. Ona jest rozdawana w eventach, w różnych miejscach związanych z kryptowalutami. Nawet zagadywałem do twórców. Może po prostu zapłacę i będzie z głowy. Próbowałem ją wcześniej pozyskać. Niestety się nie udawało. Przez pół roku walczyłem, żeby ją zdobyć. No i wczoraj się udało. Warsaw Spire był event. Jak ktoś śledzi mojego Instagrama, to widział, że właśnie tam wczoraj byłem. No i jest książka. Świeżutka. Pachnąca. Więc jak wszystko dobrze pójdzie, to już niedługo postaram się zrobić recenzję i opinię tego dzieła. Bo mimo wszystko, wydaje mi się, że próg wejścia, nawet jeżeli nie trzeba za nią zapłacić, jest znacząco trudniejszy niż po prostu zapłacenie. Bo wejść na stronę sklepu internetowego, zapłacić tam kilkadziesiąt złotych, pewnie byłaby wyceniona w okolicy 40-50 zł. Więc zapłacenie za książkę to nie jest problem, ale pojechać, wyrobić się, zdążyć jeszcze, być jednym z pierwszych, którzy tam tą książkę pozyskają, no to już jest trudniejsze, więc trzeba się postarać, czas to pieniądz. No, więc skoro czas to pieniądz, to nie będziemy przedłużać. Po co dzisiaj jest tematem? Jedna rzecz mnie zaintrygowała a propos tej książki. Po wczoraj, będąc na evencie, spotkałem człowieka, który zainwestował w kryptowaluty. Niestety na platformie BitMarket, jak wiadomo, platforma się wyłożyła, było nawet dosyć nieprzyjemne wydarzenie, bo zginął jeden z założycieli giełdy. Z tego co mi wiadomo, jest to samobójstwo. Czy tak rzeczywiście jest, nie wiem, nie oceniam, ale przykra sprawa, że coś takiego się wydarzyło. Mimo wszystko, wczoraj spotkałem pana, który zainwestował na tej giełdzie, przyszedł po tą książkę. Przede wszystkim, żeby była jasność, event, który się odbywał, to był event sponsorowany przez Alior Bank. Jak wiadomo, Alior Bank jest jednym z pierwszych banków, jedną z pierwszych firm na świecie, która wdraża technologię blockchain do swoich produktów. I jeszcze pół roku temu opowiadałem Wam o tym, że byłem na jednym evencie, gdzie była prezentowana funkcjonalność aplikacji, którą stworzyli, którą przygotowali. Tylko że wtedy to było jeszcze na zasadzie skryptów, kodów. Wczoraj była już działająca aplikacja, czy działająca. Dalej w fazie testów, ale mimo wszystko już w jakiś sposób to wyglądało, już w jakiś sposób to się prezentowało. No i właśnie na tym evencie rozdawali te książki. No i przyszedł dosyć inteligentny facet. Przyszedł wczoraj, bo uznał, że wysypał się na BitMarkecie, wyłożył się, stracił pieniądze, więc przyjdzie, dowie się czegoś na evencie, poczyta jeszcze książkę. To będzie jakaś opcja dla niego, żeby się rozwinąć w temacie, podszkolić. I to jest fajne, bo generalnie widać, że facet się nie poddaje. Nie drążyłem co prawda ile stracił, bo no to jest ogromna tragedia. Nie ukrywam, że od początku na moim kanale zawsze jak mówię o kryptowalutach, to wspominam o tym, żeby trzymać kryptowaluty na swoim wallecie. To jest naprawdę mega proste, mega przyjemne. Wystarczy wgrać wallet na swój komputer chociażby i możesz się tym posługiwać. Mało tego, nawet niektórych z tego co widzę odstrasza to, że ten wallet zajmuje tam kilkadziesiąt nawet gigabajtów, jak się pobierze oczywiście cały blockchain, no i nie chcą zajmować się miejsca na dysku. To ja dodam, że jeżeli chcesz tylko kupić kryptowaluty i je przechowywać, licząc, że za tam, nie wiem, za kilka lat będzie ich, kilka lat, czy może kilka miesięcy, ich wartość będzie wiele wyższa i wtedy sprzedasz, no nie musisz tego trzymać. Ja wiem ci co, znają się na kryptowalutach, doskonale o tym wiedzą, ale jeżeli jesteś początkujący, to dodam ci, że nie musisz wcale trzymać tej całej bazy kopii blockchaina, ściągać tego wszystkiego. Wystarczy, że zachowasz sobie, wystarczy. Musisz wręcz zachowywać swój klucz prywatny, czy chociażby SIDA. SIDA to jest twoje hasło, to są te twoje osławione 12 słów, czyli tak jakby twoje hasło do twojego walleta. Wystarczy, że to pamiętasz i możesz później ten wallet z powrotem uruchomić na każdym innym komputerze, więc nie musisz trzymać tego walleta na swoim komputerze. Mówię o tym dlatego, że to odstrasza niektóre osoby od świata blockchain, od kryptowalut. Wolą trzymać na giełdach,
A to nie jest niestety dobry pomysł, dlatego że jak wiadomo, giełdy upadają, Bitmarket jest tego dobrym przykładem. Niestety. No, więc ta książka ma temu panu pomóc, czy mi pomoże? Przecież tak przeglądam, nie wiem, czy rzeczywiście się czegoś nauczę z tej książki, bo dużo z tematów, no chociażby, nie wiem, temat, czy blockchain jest anonimowy. Co tu jeszcze mamy? Zajrzyjmy sobie w ogóle w spis treści, fork, jak to działa, gdzie trzymać kryptowaluty, ABC użytkowania portfela. No to są w sumie rzeczy, które nawet na swoim blogu opisywałem, więc podejrzewam, że wiele mnie tu rzeczy nie zaskoczy. Ale przyznam, że zainteresowała mnie ta książka głównie z tego powodu. Nie ma co ukrywać, to jest trochę chwyt marketingowy. Rozdawanie tej książki, może raczej taki giveaway w stylu, czy tam airdrop, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jest dobre słowo. Czyli airdropowanie tej książki, to przyciąga, to daje Ci poczucie czegoś, co musisz zdobyć, co nie jest po prostu tak łatwo dostępne na rynku, tylko musisz się postarać. Więc nie ukrywam, że jak usłyszałem o tym, dosyć mocno mnie to zaintrygowało. Co z tym zrobię? Podejrzewam, że teraz akurat mamy długi weekend, postaram się tutaj dosyć mocno przycisnąć tą lekturę. Ile to ma stron? 700 ponad stron, grubo, jest to czytać. I co później? Nie wiem, może wyląduję w konkursie, a może zostawię sobie ją tutaj na półeczce, tutaj czy tam w domu. To druga sceneria, w której dosyć często nagrywam. Być może będzie na tyle ciekawą lekturą, że będzie warto ją zachować. Więc na pewno jak już skończę czytać, podzielę się ze swoją opinią. A wydaje mi się, że naprawdę warto się rozwijać, warto się dokształcać w tym temacie. Oczywiście jak zawsze mówię, ciężko mi oceniać tak na dobrą sprawę, czy kryptowaluty będą rosły, czy nie. Osobiście widzę to tak, że ciężkie czasy przed nami. Nie mówię tu tylko w tym momencie o sytuacji politycznej w Polsce. Staram się nie wypowiadać o polityce, ale i na świecie dzieją się różne dziwne rzeczy. Więc to, że na przykład kryptowaluty w ostatnim czasie rosły, to, że złoto teraz bardzo ładnie rosło. Swoją drogą wspominałem trochę o złocie. Link do tego materiału zostawię na dole i wtedy zobowiązałem się, że jeżeli będzie odpowiednia liczba chętnych, to nagram też film na temat konkretniejszy, na temat inwestowania w złoto i srebro, więc jeżeli jesteście chętni do takiego materiału, dajcie znać, na pewno coś takiego przygotuję. Generalnie wydaje mi się, że warto się przygotowywać. Też obecnie robię swój jakiś tam dodatkowy research, bo też mam pewną kwotę, którą chciałbym zainwestować. Jeszcze nie wiem, czy złoto, prawdopodobnie trochę też pójdzie złoto, ale też możliwe, że kryptowaluty. Tylko jeszcze muszę się zastanowić, które to by miały być kryptowaluty, bo niektóre kuszą, a niektóre mogą kusić mylnie, tak jak na przykład było z Tronem jeszcze niedawno przed słynnym śniadaniem czy tam lunchem z Warrenem Buffettem. To co prawda miała być mocna spekuła, rajd krótkoterminowy, ale niestety się nie udało, więc tu się przyznaję do lekkiej mojej pomyłki, bo zainwestowałem jakoś w poprzednim miesiącu, czy tam półtorej miesiąca temu w Tron, bo licząc właśnie na lunch Warrenem Buffettem i co, no i hodluję w tym momencie, ale osobiście wydaje mi się, że Tron jeszcze wiele czeka, chociażby w tym roku. Cena jest dosyć atrakcyjna, więc na pewno nie żałuję w tym momencie, że w to wszedłem, zobaczymy co będzie dalej, ale na pewno polecam zainteresować się, bo no czasy wydaje mi się, że mogą być ciężkie. Mam nadzieję, że się mylę, ale jak obserwuję to co się dzieje, to tak mam trochę skojarzenia z Hiszpanią w Polsce, trochę z Argentyną, trochę z Wenezuelą. Więc no nie jest fajnie. I jeszcze a propos inwestowania w kryptowaluty, to niedługo na tym kanale YouTube przygotuję materiał na temat tego, dlaczego osobiście inwestuję w kryptowaluty. Jakie widzę za, jakie widzę przeciw, ale co w głównej mierze, jeżeli chodzi o mnie, przemawia za tym, żeby mieć pewien udział swojego portfela inwestycyjnego właśnie ulokowanego w kryptowaluty. Więc ten materiał, jak dobrze pójdzie, to lada chwila pojawi się na kanale YouTube. I druga kwestia to jeszcze chcę przygotować taki materiał na temat tego, dlaczego warto się przygotować na kryzys, w jaki sposób się przygotować i co przemawia, że ten kryzys zmierza w naszym kierunku. No, to tyle na chwilę obecną. Taki trochę wyszedł, można powiedzieć, dzisiaj film z zapowiedziami, to co będzie w przyszłości. Ale uznałem, że podzielę się, pochwalę się informacją na temat tego, że ta książka wreszcie wpadła w moje ręce. No i cóż. I czytamy. Jak dobrze pójdzie, to lada chwila pojawi się recenzja. Dobra,
tyle. Wracam do roboty. Dzięki wielkie w takim razie za wysłuchanie i do następnego. Cześć. To jest właśnie kolejny odcinek na Podbeam mojego podcastu. Jedną rzecz zauważyłem w tej platformie Podbeam. Jakby ktoś nie wiedział, to jest to platforma do podcastów. Generalnie hosting dla plików audio. I jak tutaj sobie wejdziemy niżej, zobaczymy, gdzie nas słuchają, to się okazuje, że na przykład w Stanach też jest pewne nieduże grono odbiorców moich nagrań. I co najciekawsze, można sobie podejrzeć, w jakich Stanach są osoby, które odsłuchują podcastów, więc to jest naprawdę ciekawe. Można sobie zobaczyć, w których Stanach, gdzie są słuchacze, gdzie odsłuchują tego podcastu. To jest naprawdę ciekawe. To mnie zainteresowało, przynajmniej nie spodziewałem się, że również w Stanach są słuchacze. Więc co w tym momencie powiem? Powiem tyle, że jeżeli słuchasz tego w Stanach, daj znać, bo nie ukrywam. Miła, ciekawa wiadomość. Jeżeli jest to teraz słuchacz w Stanach, słuchasz tego, daj znać, co Cię przyciągnęło, jakiej treści materiały.